Wiecie co? Ja to się chyba zatrudnię jako archeolog, bo szukanie kaszany metodą odkrywkową obarczone będzie dyplomem właśnie z takiej specjalizacji. A tak na poważnie musicie przyznać, że metoda odkrywkowa robi wrażenie. Tak samo jak mój sadz. Śi maleńki szyi. No i proszę jakie czyste. Krystian, odwróć ten nożyk. Ja ci dobrze radzę. Nie rób z ten. Ja mam to we krwi. Ja już nie jeden doktorat z cięcia folii zrobiłem. No dobra. Ściągaj ten styropian i pokaż co tam mamy. No, nie zły gnój. Wypełnienie izolacją znaczy się piaskiem z odrobiną wilgoci. Nigdy nie zaszkodzi. Ciąg, maleńki, ciąg. No i to jest pomocnik. Kolejna warstwa zeżarta. No to pokaż, co tam pod tym styropianem mamy. Tylko błagam, nie dziabnij tej rury. To jest 17 razy 2,2. Gdzie ja taką złączkę naprawczą dostanę? No i nastała wiekopomna chwila. I naszym oczom ukazał się... Cudowny obraz wilgoci. Tyle, że w dalszym ciągu nie wiemy skąd to się bierze. Dobra, nie maca już tak, tylko ściągaj tą folię. No cóż, to musi wyschnąć. Ale jak się tak przyjrzeć tym warstwom, to wszystko jest nasiąknięte i mokre. Pod folią, na folii, w styropianie, na styropianie. Także tego... Grubaśno. Instalacja jest tak podubcona, że nie mam pojęcia, który kierunek obrać. Jest tylko jeden plus z tego nauka dla wszystkich jak nie wykonywać instalacji. Każda rura, każda otulina jest tutaj mokra lub wilgotna, więc ta wilgoć po prostu wychodzi z każdej ze stron. I wychodzi na to, że nie będzie to pierwsza odkówka. Rura zimnej wody mokra, ciepłej wody mokra, cyrkulacja mokra. A tak, gwoli wyjaśnienia, pewnie zastanawia was, dlaczego tak ciulato są rozłożone rury ogrzewania podłogowego. Śpieszę wyjaśnić. Cymbały, które tu kładły ogrzewanie, zrobiły to metodą meandrową. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby to było zrobione prawidłowo. Pamiętajcie, w ten sposób nie robimy ogrzewania podłogowego, a tym bardziej w łazience. No, chyba że lubicie atrakcje, tak samo jak wasz inwestor, a późniejszy użytkownik.